Po udanym ubiegłorocznym debiucie włodarze powiatowej oświaty poszli za ciosem. Dzięki temu we wtorek w Legionowskiej Arenie zagościły drugie targi szkół ponadgimnazjalnych i wyższych, a na nich blisko 30 wystawców usiłujących sprzedać młodym ludziom pomysł na dostatnią przyszłość, zapewniając ją przy okazji także sobie. Rocznie likwidowanych jest w Polsce ponad 2000 szkół, głównie szkół podstawowych, ale nie tylko. W związku z tym tutaj zaczynają zachodzić też takie rynkowe zasady. Szkoły muszą konkurować. Robią to rozmaicie, najczęściej w widowiskowy sposób, pokazując, czego można się w nich nauczyć oraz roztaczając przed młodzieżą wizję zawodowego sukcesu. Na aktywną, dynamiczną promocję już tradycyjnie postawiono w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Po zakończonym powodzeniem eksperymencie z utworzeniem klasy o profilu policyjnym i wojskowym przyszła pora na kolejne nowości. Nie ustajemy w poszukiwaniu nisz, które mogłyby młodzież zainteresować, stąd m.in. pomysł na klasę pożarniczą i takie nowum, które w całej gminie ma, myślę, że w powiecie nawet, na klasę sportową. Tylko przez to, że stworzyliśmy zespół szkół, połączyliśmy nasze gimnazjum i liceum w Komornicy w jeden zespół, to chcemy stworzyć 6-letni cykl nauczania sportowego. Póki co w Komornicy uczyć się i trenować mają lekkoatleci i kolarze górscy, w przyszłości być może piłkarze i siatkarze. Spod gruzów Krajowego Szkolnictwa Zawodowego niczym Feniks z popiołów wyłonił się na targach powiatowy zespół szkół ponadgimnazjalnych w Legionowie z nową podstawą programową, szerszą ofertą i widokami na przyszłość. Kształcimy właściwie w każdym zawodzie, w którym jesteśmy w stanie znaleźć miejsce odbywania zajęć praktycznych. Chciałabym tutaj powiedzieć o nowym zawodzie, który chcemy wprowadzić od września 2013. To jest technik urządzeń systemów energetyki odnawialnej. Ten zawód chcemy realizować wspólnie z Polską Akademią Nauk, która będzie nas wspomagała o fachowców, jeśli chodzi o przedmioty zawodowe. Skąd właśnie taka specjalność? To proste. W niedalekiej przyszłości Polska Akademia Nauk zamierza wybudować w Jabłonnie kompleks 5 laboratoriów, do których będzie potrzebowała wykwalifikowanych pracowników. Absolwenci z targowej o zatrudnienie mogą być więc spokojni. Podobny komfort obiecywali też, co zrozumiałe, przedstawiciele pozostałych szkół i uczelni. Abstrahując od wiarygodności takich zapewnień, organizatorom targów zależało głównie na jednym, aby uczniów powiatowych placówek oświatowych zatrzymać tu jak najdłużej. Oferta warszawska jest bardzo szeroka, bardzo bliska i dostępna i do tego daje jeszcze taką dozę niesłychanie pożądanego w tym wieku dobra, jakim jest wolność i swoboda. No i tu myślę, że legionowskie szkoły o tego legionowianina, czy mieszkańca naszego powiatu, powinny mocno zabiegać i pokazywać, że są dobre, a dla rodziców, że są na miejscu i bezpieczne. Podczas legionowskiej imprezy swoją pomocą i doświadczeniem służyli też pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznej, Urzędu Pracy i Powiatowej Izby Gospodarczej.